Hejo! Mam na imię Wiktoria i witam Was serdecznie na moim kanale Polka w Teksasie. Jeżeli subskrybujesz, to witaj z powrotem. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. W dzisiejszym filmiku postanowiłam opowiedzieć Wam o 5 rzeczach, za które kocham Austin i Teksas. Zapraszam do oglądania. Gdy zaczęłam myśleć o tym, za co kocham Teksas, pierwszym powodem, który przyszedł mi do głowy, byli zdecydowanie ludzie. Teksańczycy są niezwykle uprzejmi, otwarci, pomocni. Tutaj zazwyczaj nie czuć tej wielkiej gonitwy i każdy ma czas na małe uprzejmości, na wymienienie się kilkoma zdaniami, na danie ci komplementu. Czasami jak mam gorszy humor i gdzieś wyjdę, czy to do sklepu, czy nawet na siłownię, te małe interakcje z ludźmi naprawdę ten humor są mi w stanie poprawić w ogromnym stopniu. Wiadomo, Stany Zjednoczone są krajem imigrantów i tutaj naprawdę żyje bardzo dużo narodowości i przekłada się to na to, jaką mamy kulturę i jaka panuje atmosfera. Wydaje mi się, że to właśnie przez to ludzie są tak bardzo otwarci. Oni zazwyczaj nie zwracają na to uwagi, po prostu to jest ich styl bycia, ale ja jako osoba z Polski, która została wychowana w innej kulturze, bardzo to zauważam i bardzo to doceniam. Także numer jeden, zdecydowanie ludzie, na ogromny plus. Drugim powodem, dla którego kocham Teksas, jest zdecydowanie różnorodność. Tutaj można doświadczyć każdego klimatu, można poznać ludzi z całego świata, można naprawdę praktykować każdą religię, mieć jakiekolwiek poglądy polityczne, jakie chcesz i zawsze mieć tą pewność, że dookoła są ludzie, którzy myślą w dokładnie ten sam sposób, co ty. Teksas jest drugim co do wielkości stanem w Stanach Zjednoczonych, jest 2 razy większy niż Polska, więc jest to ogromny obszar. Jadąc zarówno z północy na południe, jak i ze wschodu na zachód, można doświadczyć kilkunastu całkowitych zmian krajobrazu i klimatu. Jeżeli w zimie chcemy pojechać na narty czy na snowboard, wystarczy przejechać się 6 godzin na północ Teksasu i tam jest śnieg. Na południu natomiast jest pogoda dla ludzi, którzy tak jak ja nie za bardzo lubią zimę i tam już można chodzić bez problemu, bez kurtki. Naprawdę tutaj krajobraz jest od pustyni do kanionów przez ogromne lasy. Teksas, jeżeli chodzi o naturę, jest niesamowity. Trzeci powód, dla którego kocham Teksas, to jedzenie. Teksas graniczy z Meksykiem i bardzo widać to w naszej kuchni. Kuchnia charakterystyczna dla tego obszaru, w którym ja mieszkam, to jest Tex-Mex, czyli połączenie kuchni meksykańskiej i teksańskiej. Jest to jeden z moich ulubionych stylów jedzenia i naprawdę bardzo się cieszę, że w mieście, w którym mieszkam, mam dostęp do tak ogromnej ilości restauracji serwującej Tex-Mex. Poza restauracjami serwującymi jedzenie specyficzne dla naszego rejonu, można też znaleźć restauracje serwujące jedzenie z dosłownie całego świata, od kuchni włoskiej przez tajską, chińską, indyjską, kuchnię z Luizjany, po pizzerie, które serwują tylko i wyłącznie pizzę charakterystyczną dla Nowego Jorku, można nawet znaleźć kuchnię polską. Warto też tutaj zaznaczyć, że można zjeść bardzo dobrze za ogromne pieniądze i za pieniądze bardzo, bardzo małe, ponieważ w całym Austin można znaleźć naprawdę gigantyczną ilość food trucków. Także co kto lubi, do wyboru, do koloru. Czwarty powód, dla którego kocham Austin, to fakt, że naprawdę bardzo ciężko się tutaj nudzić. Jeżeli chcesz się zabawić i wyjść na miasto, to na 100% możesz być pewny, że na tym mieście akurat w ten dzień coś się dzieje. Austin nazywany jest światową stolicą muzyki na żywo i naprawdę bardzo to czuć, gdy się tutaj jest. Dosłownie na każdym kroku można spotkać muzyków i praktycznie codziennie organizowane są jakieś koncerty muzyczne. Austin jest również domem jednego z większych festiwali muzycznych, z bardziej znanych festiwali muzycznych w Stanach Zjednoczonych, czyli Austin City Limits. Jest to festiwal, który na jesień trwa 3 dni, organizowany jest w 2 weekendy i rozstawiane jest bardzo dużo scen. Wydaje mi się, że w tamtym roku było to 6 scen. I na tych scenach grają naprawdę ogromne gwiazdy światowej muzyki. Mi do tej pory udało się zobaczyć Jay-Z, Chance the Rapper, The XX, The Killers, Gorillaz i wielu, wielu innych. W tym roku headlinerami są Guns N' Roses, Childish Gambino, Cardi B, Billie Eilish, Mumford & Sons. Także naprawdę ogromne gwiazdy, które teraz są bardzo, bardzo na topie. Poza muzyką jest tutaj również bardzo dużo innych form rozrywki. Mamy ogromną ilość kin, teatrów, wszelkiego rodzaju muzea, a dla miłośników sportu, czyli tak jak dla mnie, mamy drużyny sportowe chyba z większości albo ze wszystkich popularnych sportów tutaj w Stanach Zjednoczonych, czyli z baseballu, z futbolu, z koszykówki, z piłki nożnej, z siatkówki. Naprawdę ciężko się tutaj nudzić i bardzo mi się to podoba.
I ostatni, piąty powód, dla którego kocham Austin, to fakt, że jesteśmy największym na świecie miastem no-kill. To oznacza, że w naszych schroniskach dla bezdomnych zwierząt nie wykonuje się eutanazji. Bardzo mnie to cieszy i jestem z tego powodu bardzo dumna, ponieważ ja mojego kota zaadoptowałam właśnie ze schroniska i jestem też wolontariuszem w jednym z najlepszych schronisk w całych Stanach Zjednoczonych, Austin Pets Alive. Ja jestem wolontariuszem na oddziale medycznym, który zajmuje się ratowaniem kotów od 0 do 2 miesiąca życia. Nasz program neonatalny jest jednym z najbardziej zaawansowanych w kraju i bardzo często gościmy przedstawicieli z innych schronisk, którzy przyjeżdżają do nas, aby uczyć się naszych procedur i następnie wracają do siebie i wdrażają te procedury w całych Stanach Zjednoczonych, w swoich schroniskach, walcząc o to, aby wszystkie schroniska w Stanach Zjednoczonych były no-kill, czyli aby nie wykonywało się w nich eutanazji. Wiem, że ten ostatni powód był troszkę niekonwencjonalny i może niezbyt popularny, ale ja jako ogromny miłośnik zwierząt naprawdę jestem dumna z tego, że w schroniskach w moim mieście nie wykonuje się eutanazji. Mam nadzieję, że z czasem będzie tak na całym świecie, także naprawdę wypełnia mnie ogromna duma i szczęście, myśląc o tym, że u mnie w mieście zwierząt się nie zabija. To było moje 5 powodów, za które kocham Austin i Texas. To było oczywiście moje 5 top powodów, ponieważ powodów jest znacznie więcej i szczerze mówiąc, ja po prostu kocham Texas za całokształt. Dajcie znać w komentarzach, czy coś Was zaskoczyło, a jeżeli byliście kiedyś w Teksasie, to co jest Waszym numerem 1? Jeżeli jesteś nowy i ten filmik Ci się podobał, to zachęcam Cię serdecznie do zasubskrybowania. Jeżeli już subskrybujesz, to dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!